co panowie by powiedzieli o tym cudzie? O tym cudzie? To cudo robi co roku kilka kilometrów, bo jeździmy na rajdy z lądy, z Łombole przede wszystkim, rajd Koguta, w tym roku jedziemy za chwileczkę, już w sumie trzeci raz. W zeszłym roku byliśmy w Albanii na Złombolu, ale z okazji tego, że często sobie przedłużamy trasę, więc żuk wylądował w Stambule. W tym roku Złombol prowadzi do Portugalii na Zarę, ale my najprawdopodobniej, jeżeli samochód się spisze tak jak należy, będziemy w Afryce, w Maroko. Mam nadzieję, że spotkamy się. To jeszcze nam może pan powie ogólnie o konstrukcji tego żuka. Żuka kupiliśmy już nie z oryginalnym silnikiem, tutaj był ze względów ekonomicznych Mercedes 2.0, ale on był zbyt słaby, on bardziej się nadawał tylko do takich podróży wokół domu, takich gospodarskich, i tak do tego służy ten żuk. Natomiast my tutaj założyliśmy jednostkę Andori z turbiną, skrzynia pięciobiegowa, poprawiliśmy hamulce, czyli układ hamulcowy mamy z Lublina z tarczami, są dwa zbiorniki paliwa. No webasto, takie już powiedzmy rzeczy bardziej dla wygody też, żeby można było w jakichś zimniejszych dniach spać. Panel słoneczny na dachu, dwa akumulatory 100 amper, przetwornica 3000 W, lodówka. No takie już podstawowe rzeczy, które są gdzieś służone do podróży. No, syrenka, tak jak widać, stan oryginał, nie była nigdy blacharsko, czy lakierniczo remontowana. Zostały wyremontowane takie podstawowe podzespoły, które ze starości przewody hamulcowe na przykład, no, które zapewniają bezpieczeństwo jazdy. Tak? Wizualnie nic nie było robione, silnik nie był robiony, rocznik 60. No, mam ją już bardzo długo, od około 2000 roku, nawet przed. Rodzina, rodziny posiada. Powinien powiedzieć pan, nie wiem, jakąś ogólną historię tego żuka pańskiego? Tak, auto nabyłem w tamtym roku. Mhm. Auto ma już jakąś tam historię, bo kiedyś poprzedni właściciele byli nim w Grecji na Złombolu. No niestety chyba z tego co słyszałem, dość nie udało wrócić. To jakieś tam awarie nastąpiły. Ja to kupiłem, wyremontowałem auto. No w tej chwili jest rozklejony pod nasze naklejki. Jest szykowany, bo za tydzień ruszamy na rajd Koguta z Oławy, także 1800 km przed nami tym żukiem. Aha. No silnik został zbudowany od podstaw, tutaj kolega nam pomógł. No robimy tam jeszcze jakieś tam drobne poprawki, które trzeba. A pan powie ogólnie, czym jest ten cały Złombol? Złombol to jest największy na świecie rajd charytatywny, mający na celu zebranie jak największej ilości pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Wszystkie pieniądze, które są zbierane, idą w 100% na domy dziecka, więc żeby wystartować w takim rajdzie Złombol, my musimy zbierać od darczyńców, którzy później są oklejani lub podpisują się na naszym żuku daną kwotę. Co roku jest to inna kwota, w tym roku jest 2800 zł. I jeżeli zbierzemy tą kwotę, wtedy możemy... Czyli jakiś wzorowany na tym oryginalnym, czy po prostu jest wsadzony inny? Nie, to jest oryginalny S21, są nowe tłoki, nowe pierścienie, no, to praktycznie wszystko, panewki, wszystko co się dało kupić nowe. Łowica jest od podstaw wyremontowana, nowe zawory, no, co tylko się dało zrobić, to jest to jakiś tam fundusz, ale zrobiliśmy to i po to, żeby to chodziło i żeby nas bezpiecznie dowiozło, tak? Mhm. A to jak pan już nabył tego żuka, to już był w takiej wersji strażackiej, czy to jest... Tak, strażacka oryginalna, no malowanie nie jest oryginalne jak z fabryki, niestety akurat tych żuków już praktycznie nie ma, jest chyba jeden w Polsce, to co ja widziałem, oryginalnie malowany, bo oryginalnie był taki kremowy, tu pod maską jeszcze widać ten kolor, tak już po prostu nie ma tego. Wszystkie straże sobie przemalowywały, no bo wiadomo, kolor czerwony strażacki i tak to zostało malowane. Oryginalnie był kremowy z czerwonym pasem i z napisu straż. Tak wychodził z fabryki, z tego co ja się orientuję. Tutaj praktycznie no, przebudowy nie robiliśmy. Tak jak on jest zbudowany w środku, to ktoś to przerobił pod Grecję, pod dalsze wyjazdy i tak to zostało. Będziemy tylko bagażnik trochę modyfikować, a poza tym zostaje tak jak jest. Jak wrażenia z jazdy? No jest to przeżycie, bo jest głośno, jest wolno. To jeszcze jest stary typ, bo to jest 75 rok, także stary typ dyferencjału i tak dalej, także to jest 70 więcej, to już nie ma szans, żeby jechać praktycznie.
Znaczy no jest, ale to już jest męka, prawda? Także no, głośno, głośno. Płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją ptak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.